Cześć, tu Kurt. Witam was w kolejnym odcinku Warbenda z modami Floris. Także pograłem trochę znowu bez nagrywania i cóż, co się wydarzyło, to no naładowałem, właściwie zabrałem cały garnizon z Yamishe Castle oraz Veya Castle i wsadziłem go do Sharis oraz nazbierałem trochę hajsu, więc teraz mam 290 tysięcy. Można ładnie zainwestować w sumie. Takie mam sobie tutaj wojsko w tej chwili przy sobie i plan jest taki, że podbiję teraz ceny usług na Castle, ponieważ zawsze chciałem mieć ten zamek. Oczywiście mam w tej chwili już dwa zamki oraz jedno miasto, więc prawdopodobnie mi tego nie dadzą, król mi tego nie przyzna. Jednakże myślę, że mogę po prostu, ktokolwiek go weźmie, to się później z nim wymienia za to, co mam. A jak się nie wymieni, to nie wiem, co zrobię. Może po prostu stracę tamte zamki w międzyczasie. Czyż pewnie nie, nikt ich jeszcze nie oblega. Zobaczymy. W każdym razie tak, ja nie mam łuczników, co prawda, bez łuczników jest trochę słabo i nie mam zwykłych, nie mam piechoty, tylko wszystko to kawaleria, więc atakowanie tym miasta może być trochę śmieszne i głupie i trudne, ale no cóż, no damy radę raczej. Tu nie ma żadnych porządnych łuczników, tu nie ma nikogo porządnego, tu są najwyżej czwórki, jest jedna piątka, ale tak poza tym to wszystko to są praktycznie czwórki. 40 A4. Właściwie to nawet 42 A4. A, no i jeszcze Longbowman. Okej, dobra, no to jest dużo A4. Ale wszystko to takie średnie. Ja pewnie ich wszystkich wypierdolę, jeżeli tylko naszym uda się tam wejść, to ich zgwałcimy. Także straty będą, ale do roboty. Senus the castle. Besiege the castle, prepare ladders. I zniszczmy ich. Taki jest grubszy plan. Wszystko jest gotowe. Plan your battle with the enemy, or maybe... Tak. Może tak być. Ja nie wiem, który to jest zamek, mam nadzieję, że dosyć łatwo się go podbija. Wkurwię, jak się okaże, że... O Boże, to ten. Wystrzelają nas jak kaczki, zanim tam dobiegnę. Jadziem, wszyscy kurwa, do przodu. To nie ma tych, cztery. Cztery przede wszystkim. Formation orders stand closer. Cztery formation orders. Stand closer. Nie, zaraz, kurwa. Formation orders. Stand closer. Dobrze. I w zasadzie to wszyscy od razu szarża. Wypierdolą mnie w kosmos, zanim tam dobiegnę. Powinienem mieć tarczę w tej sytuacji. Nastawiłem wszystkim szarż na pewno? Czy tylko niektórym? Nikt mnie nie trafił, dobry jestem. Tych nie zniszczę, bo... Mogę tam wyskoczyć? Kurwa. Nie mogę. Trudno mi tam będzie wejść. Szarża, na pewno wszyscy szarża. Z tymi nie wiem jak rozmawiać w ogóle. Chiefy, bądźcie gotowi, napierdalać. Okej, Chief przegrał z Page'em. Chief, co za wstyd. Ten nie da się wejść na pewno. Nie da się wejść. Dobra, będziemy próbować ten przepychać. Damy radę jakoś. Nie powbijali nas wielu na drodze tutaj, więc teraz to powinno być łatwiej. Mamy samych koksów. Nie mogę uderzać, kurde, bo jest za ciasno. No i... Z góry nie działa, z prawej nie działa, nic nie działa. O, tu się uda, dobra. Bi. Okej, okay. Teraz na górę może. Albo na dół. Na dół też może być.
Teraz tym, tych wyrucham w dupę zaraz. A już ich nie ma, gdzie oni się podzieli. Tutaj siedzą. Leniwe. Strachliwe kurwy. Połowy życia już nie mam, ale myślę, że trochę pomogłem. No z grubsza to chyba ich mamy. Te straty są trochę większe niż się spodziewałem nawet. Wbijani. Oj, chyba trochę stracę HP. Spadając. Fuck yeah. Okej. No to wszystko jest zrobione, zamek jest podbity. Ile mam strat? 12 zabitych. Kto zdech? Kenau z 3, to mnie nie obchodzi akurat. Sliver Chiefy 2, Crashery 7. To jest wszystko do odrobienia. Z 32, 158 wrogów i z tego ja 46 powoliłem, spoko. Manhunterów paru do odrobienia. Hunterzy, Crasherzy, ci tutaj do komturów. A teraz kogoś tu mogę wziąć, co to miałoby tutaj sens. Swordsmanów tych wezmę, Forest Bandytów, można pewnie to jakoś dobrego ulepszyć. Mercenary Horseman, Caravan Guard. Jeszcze z dwóch. No to co, Sea Raider? Sea Raider. Okej, okay. I teraz tak. Kogo by tutaj bierzemy jako swoich więźniów? Czwórki, C4. Tu jest A4 Guard. Jako bici, czwórki. Zaraz nie wiem, kto jest lepszy, Longbowman czy Tracker. Wydaje mi się, że Tracker jest lepszy. A reszta i tak będzie na garnizonie jako więźniowie, z tego co rozumiem. Chociaż może nie być w sumie. Może nie być. Zaraz zobaczymy. Lordly Svadion Red Surcoat. Lordly Light Red Armor. To nie wygląda zbyt dobrze. Daje plus 6, więc to pewnie moi towarzysze pomyślą, że to jest bardzo dobre. Ale to tak naprawdę jest gówno. Tylko oni o tym nie wiedzą. Przekonamy się. Coś nabrali, ale nie wiem czy... Tak, pewnie, że wzięli. Co za głupie śmiecie. No, skoro tak uważają, niech im tam będzie. Request do strzynu z Glacastle we awarded to you. Pewnie, że tak, ja to chcę. I teraz tak, manage the garrison, nie ma tutaj tamtych więźniów niestety. I nie ma tej tawerny, żeby mógł ich sprzedać, więc muszę zaraz się stąd wynieść. Wstawię tutaj, nie, ci zostaną wtedy więźniami. Chuj, nikogo to nie daje. Jedziemy do Hirim na chwilę obecną, sprzedać więźniów. I wiecie, trzeba popilnować tego miasta, tego zamku. Ransom Broker. Sprzedane. Mamy kogoś tam na górze? Bo przydałoby się wysyłać kogoś na tamte misje, żeby zwiększać sobie right to rule. Nie ma tu nikogo. Chyba kogoś wysłałem nawet. Jestem pewien, czy mogę to jakoś sprawdzić? Raporty, companion missions. Under arms, wszystko z under arms. Czy nikt nie jest wysłany w takim razie? Z tego co rozumiem. No to jak kogoś znajdę, to muszę go wysłać. Dobra. Ale mam right to rule w tej chwili. Right to rule. Gdzie to się odbywa? Może tutaj. Right to rule 21. Jakbym miał 50, to już byłoby w miarę spoko. Ale przydałoby się więcej, oczywiście. Ja bym najchętniej w ogóle zaczynał królestwo, dopóki nie miałbym 100. Bo tam przynajmniej, ja wiem, z 80, 90, gdzieś tak. Ale to za długo trwa w kwestii prowadzenia serii, więc trzeba by to trochę przyspieszyć. Gdzie ty, człowieku, jedziesz? Ja musiałbym... Chciałem cię zniszczyć, wiesz? O. Klargus, chciałem, żeby zniszczyć. Dobrze byłoby ich porozjebywać, zanim tutaj dojadą wielką grupą, prawda? Bo jak przejadą wielką grupą, to ich nie powstrzymam tak łatwo, ale tak pojedynczych powyciągać, to spoko.
Surrender or die, my friend. Zostanie zniszczony. O kurwa, gdzie znowu Manhunter wyjebał? Jeez. Jaki debil tak to zaprojektował. Znaczy ja rozumiem, że po prostu przez to, że jest więcej jednostek niż normalnie, to oni się nie mieszczą tak naprawdę na mapie, więc wywala ich w różne dziwne miejsca. A dobra, 3, 1, 2, wy wszyscy macie szarżować. A, tu są wrogowie. Więc 4 też. Oś, dupa. Tak cię nie mogę się odnaleźć na tym polu bitwy, tu jest trochę za ciasno. Trochę górki wszędzie są. Ale całe szczęście nasi masakrują wrogów. To co ja robię nie ma takiego dużego znaczenia. Jaka to jest masakra. Aż wolę siedzieć i podziwiać jak te napisy lecą. Jakich wszystkich niszczymy. Miażdżeni przez słonie. No, zejdź mi z drogi, kurwa, kto ty jesteś. Marnit, ty głupia szmata. Zblokowałeś mi. No i uciekł przez to. No nic. Ciasno było w tej bitwie, ale nic nie straciliśmy, a u wrogów padło 162, także... Lubię takie bitwy. C6. A6. Piątki jakieś. Tu jeszcze piątki, siódemki. Czwóreczki. Trzeba trójki wziąć. No to page wezmę. Cacy. I znowu do Dhirim. I tak się zarabia właśnie pieniądze. A tak się je traci. Under sequestration. Dobrze, że wszystko to na plusie jest generalnie. Ale ostatecznie i tak tracimy 2000. W skali tygodnia, podczas gdy ja dziennie zarabiam ileś tam 12 tysięcy przynajmniej. Ransom broker. Proszę bardzo. 10 tysięcy wpadło. Ktoś mógłby do tej pory podjechać pod Senusgda Castle. Czy ktoś tam jest? Właśnie ma zamiar tam przyjeżdżać. Okej, Freyhin, dostałeś pierdol. Trzeba bronić swoich rzeczy. Surrender or die, my friend. Dziwię się, że nikt jeszcze nie oblega moich pustych zamków. Chociaż w sumie, ja wiem, że się dziwię. Jak nie nagrywałem, to wypierdoliłem tak z 20 lordów, których co chwila po kolei przyjeżdżali do pustych zamków, żeby je sobie podbić. Ja wtedy ich wszystkich zgarniałem i sprzedawałem, także trochę hajsu zarobiłem właśnie w ten sposób. Chyba ponad 100 tysięcy bez nagrywania. Ale wiecie, to takie właśnie takie bitewki są trochę nudne do oglądania, nie? Czy tak zakładam, bo ja nie wiem, co jest tak naprawdę dobre do oglądania, bo ja nigdy sam nie oglądam i nie wiem, co ludzie znajdują w tym przyjemnego. Ale myślę, że takie cały czas bitwa, sprzerywanie może być trochę nudne, więc powolałem to ominąć. A czasem trzeba takie rzeczy robić, trochę przyfarmić. Proszę bardzo, A7. Zdobyte. Szarża. Wszyscy szarża właściwie, tylko nie wiem po co ja w ogóle noszę ze sobą jakieś inne wojsko. Powinienem jednak garnizon włożyć, ale nie wkładam, bo jeszcze nie wiem czy zamek będzie dla mnie. Jadą tu nasi? Jadą. Wypierdolić ich. W kosmos. Dobra, już nie muszę nic robić, już mi się nie chce. Już sobie postoję i popatrzę tylko. Się rozleniwię na stare lata, bo ja tylko właśnie takim dowódcą, który to za młodu to był wielkim wojownikiem, a później to już tylko, wiecie, Robert Baratheon. Siedzi tylko król, chleje i patrzy, jak inni walczą za niego. Tak się nazywał? Robert Baratheon? Tamten, który był królem, który później zdechł, bo go dzik zabił? Czy to jest spoiler, że ktoś nie oglądał Gry o Tron? A kurwa, tam nie wiem. Propos Gry o Tron. Nowy sezon będzie tam na wiosnę. Ja bym to obejrzał.
Powiem wam, że ja ostatnio próbowałem oglądać tamto, co wszyscy dawno widzieli, Breaking Bad. I mi się to ni cholery nie podobało. No ja nie mogę zdzierżyć, no. Zatrzymałem się na odcinku, w którym łapali muchę. To jakieś tam wielkie, kurwa, ukryte znaczenia ma chyba, ale... Jeez. Nie mogę, no nudne, Jesse mnie wkurwia. Z małą pizdą, która nigdy nie zrobiła niczego i wszystko, co kiedykolwiek zrobiła, prowadziło do kłopotów. Denerwuje mnie coś takiego, ja lubię oglądać bohaterów, którzy faktycznie wiedzą, co robią. Którzy jakoś tak mają pewność siebie i coś z tym, co z tego wynika, a nie tylko jakieś takie bzdury. Więc tak, przerwałem po 3 sezonach i 10 odcinkach. Bodajże. Coś takiego. Ale większość z was tego pewnie i tak nie oglądała. Więc po co ja to mówię? Jeżeli chodzi o mnie, to polecam Gra o Tron, nie polecam Breaking Bad. Chujowe było i nudne. A, Wikingowie. Wikingowie nowy sezon będzie. Ktoś ogląda Wikingów? Wikingowie będą chyba w tym miesiącu właściwie. Właściwie to chyba wkrótce. A w najgorszym wypadku to jest już, a ja nie zwróciłem uwagi. Kurwa, muszę to obejrzeć. To było dobre. To lubię. Co my zrobiliśmy właściwie? Save Village of the... O, mam jakąś misję. Gdzie to jest? Tu. No okej. Okay. No ale to tam pójdę, to zabiorą. Najwyżej przegram misję, ale trzeba by to jeszcze trochę posiedzieć. Send us the castle, wait here for some time. Poczekamy, aż ktoś zechce podbić którykolwiek z moich zamków i wtedy pójdziemy go uratować. Czy ja toczę za nim wojnę? O, tak. Toczymy wojnę z Swadianami Khergitami. Dobra. No to w takim razie niszczę was. A potem... No, to mi się podoba fakt, że cię wypuściłem ostatnio. Spoko. Teraz też cię wypuszczę, jeżeli... będę miał okazję. Powinien jakoś zrobić takie coś, że jeżeli w trakcie bitwy osobiście przypierdolę mu w pysk pałką, to rzeczywiście on nie ma prawa uciec. Że zawsze go łapię wtedy. No, że byłem świadkiem, jak go obaliłem i nigdzie nie uciekł, więc... Czym kurwa problem? Ja rozumiem, że ktoś tam gdzieś tam na polu bitwy się nie upewnił, nie wiem. Ale jak go osobiście przyjebałem, to powinien móc być mój. A to nie jest idealne pole bitwy. To nie jest idealne pole bitwy. Dobra, dwójka. Mam jakąś dwójkę, walkę. Nie wiem, gdzie jest dwójka, ale jeżeli jest, to tam, a jeżeli jedynka, to gdzieś stanie przed nimi. I tak nie będę was używał tak naprawdę. A trójka, to nie wiem, stańcie gdzieś z nimi. Ale przede wszystkim będzie czwórka, albo nie, trójka to właściwie szarż, bo trójka to są tam te C6 kanału, prawda? No jest to dobrze. Więc kawaleria może cisnąć, a cztery to musi się ustawić gdzieś w tym miejscu i będziemy szarżować. Oni chyba nie mają kawalerii za dużo. Może trochę mają. 4 szarża. No chodź tu kurwa. Tam mam nie tego strzelbo. No i zdychajcie. Nie ma to jak wyrzynanie khergitów o poranku. No. Weź go, trzepnij. Nie śpieszą się z tym za bardzo niektórzy. Tego złapił pewnie. A tamci na dole, co są na południu. Oni uciekną. Patrzę na mapę. No, spierdolił. Dobra. Chyba, że nie. Chyba, że go dorwali jednak. Sam nie założyłem. A wy pewnie macie tak... Mapa jest tak niewyraźna dla was zapewne, że nawet nie było widać. Kompresja YouTube'a, kurwa. Dobra. Proszę bardzo, więcej hajsu dla mnie. 7, 5. No dawaj, dawaj, się pierd. 3. No to jeszcze 2.
Hunter ulepszony, Driver, Caravan Guard. Aż będzie Swordsman. No i co? No i znowu do Hirim. Jak będę miał to miasto, będę miał Senus dla kasu przypisany mnie, to będę musiał gdzieś oddać tamte zamki, bo mnie one nie interesują, ni cholery. A później trzeba jakoś zdobyć Dhirim. Może nawet odłączę się od króla i po prostu podbiję sobie to Dhirim sam z siebie. Będę miał wojnę z Rodokami oraz z Vaegirami. Oraz Fadiany się pewnie dorzucą, bo chcą Dhirim oraz Senus dla kasu, bo oryginalnie dołączy to należy do nich. Później wszyscy będą chcieli mi wpierdolić. Ale nie będę się tym przejmował, bo Sharis wezmę wszystko, całe wojsko stamtąd. A właśnie mam na Sharis w tej chwili ponad 1000 żołnierzy. A to dlatego właśnie, że ze wszystkich garnizonów wrzuciłem wszystko do Sharis. No, więc zabrałem stamtąd, wrzuciłem tutaj i nikt by nigdy się nie odważył zaatakować mojego miasta. Tak, wziąłem tak z 1500 żołnierzy może. Byłby wtedy spoko. No nic. Znowu coś polepszane. Chief, ten tutaj, Skurwol, ten, proszę bardzo. Zrobiliście fuj. Hajs mam coraz więcej, 321 tysięcy w tym momencie. I wait here for some time. Ten typ chyba dzisiaj nie szczał. Co on sobie myśli? Że mnie tam nie ma? Chyba mi się coś pojebało. Surrender or die, my friend. Zostaniesz zniszczony. 4, szarża, tak na szybkości. To już 22 minuty, trzeba po tej bitwie kończyć odcinek. No nie ma, ciężki teren widzę. 3 też szarża. O! Rzeka. A więc to tak. Dobra, 4 proszę się ustawić. Tutaj. O, nawet tutaj. Coś słabo stoją z łucznikami, nie chcą do mnie strzelać. Wszystkich powbijam, kiedy będą strzelali do naszych. Kiedy będą się ustawiali tylko. A te kanały tutaj przyszły, no tak, tak. Nie są mocne, jak pozdychają to nie będzie mi szkoda, więc spoko. 4 szarża, może tu przybiegać już. Daj mi się obudzić. Oj, czy ja jestem... radę pod prąd? Przepraszam. Przepraszam, niechcący chłopaki. No, nieistotne, wszystko zniszczone, wszystko jest nasze i zwycięstwo i kurwa w chuj zajebiście. Abym sobie grę o tron obejrzał. Fuck! Greenwatch, dobra, no jesteś fajny człowiek, wiesz? Jesteś fajny człowiek. I możesz sobie iść. Dawaj wszystkie wieści, jakie tam mamy, wielu ich tam raczej nie ma. Tylko kilku, ewidentnie. Ich też sprzedamy, ale to w następnym odcinku pewnie. Dobra. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.